Bardzo serdecznie witam Was w Dzień Świętego Jakuba, 25 lipca, również Świętego Krzysztofa. Może część z Was zastanawia się, czy ja dzisiaj przeżywam swoje święto. Tak, odpowiadam, mam dzisiaj święto patronalne. Dziękuję z góry za wszelkie wyrazy życzliwości i życzenia, ale nade wszystko dziękuję i proszę o modlitwę, abym jak najlepiej wypełnił swoje powołanie. Także również składam życzenia wszystkim dzisiejszym solenizantom, jak również jubilatom. Niech dobry Bóg Was błogosławi i prowadzi po ścieżkach zbawienia. Moi drodzy, do Ewangelii. Dzisiaj w Ewangelii mamy dialog synów Zebedeusza oraz ich matki z Jezusem. Jakub i Jan, ich matka. Można powiedzieć, że przez chwilę pomyśleli o sobie, a matka synów Zebedeusza pomyślała o swoich synach. A Jezus mówi, jakby przez ten cały dialog, nie, 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 nie. To nie jest po mojej myśli, nie jest to według mojej misji. Chcę wam przypomnieć, Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. I ja z tej Ewangelii wyciągam taki wniosek, że tak naprawdę uczniowie, wchodząc do grona apostolskiego, nie wszystko od razu wiedzieli, myśleli jak Jezus. Oni się krok po kroku tego uczyli. I dzisiaj ta Ewangelia mi pokazuje, że oni też mieli taki duchowy strzał, że powiedzieli, co myślą, jakby zażądali czegoś dla siebie, a Jezus mówi: spokojnie, ale muszę was jeszcze czegoś nauczyć. Jeżeli idziecie za mną, to waszym powołaniem, jak również moim, jest misja, służenie innym. I przypomina mi się inny fragment Ewangelii, kiedy Jezus wchodzi do synagogi w Nazarecie, wyciąga zwój księgi Starego Testamentu Izajasza i cytuje: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił. I wymienia, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym obwoływał rok łaski od Pana i tak dalej. Tam nie ma, abym był uwielbiony, abym był chwalony, aby mi pokłon składały wszystkie narody. Tam jest wszystko, cała misja Jezusa, jego powołanie, to jest kwestia służby, służebnej miłości. Owszem, apostołowie, zwłaszcza Jakub, doświadczyli takiej całkowitej służby, jakim jest też męczeństwo, że oni dla Chrystusa, dla Kościoła, z miłości dla Kościoła, większość apostołów właśnie doświadczyła śmierci męczeńskiej, aby podkreślić to. I oni to zrozumieli, ale oni to zrozumieli z biegiem czasu. Mnie ta Ewangelia uczy, że w szkole Jezusa nie muszę być doskonały, mogę się i powinienem się uczyć miłości służebnej, właśnie takiego pójścia za Chrystusem, że jak Jezus znosił utrapienia tego życia i służył innym ludziom, tak ja mam służyć. Bardzo dotykają mnie właśnie te słowa. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. I trzeba po prostu wrócić do takiego pytania i myślę, że to jest główna myśl z dzisiejszego filmiku na medytację. Co jest moim takim życiowym powołaniem i czy ja jestem temu wierny? I czy ja w tym moim powołaniu mam ducha służby? Czy to nie jest tak, że ja chcę, aby mi służono i abym ja miał jakieś profity z tego? Abym był zadowolony jakoś z tego. Zastanówmy się dzisiaj nad tym i chodźmy dzisiaj z tym ostatnim zdaniem z tego dzisiejszej perykopy z Ewangelii. Czy ja mam ducha służby w moim powołaniu? Duchu Święty, dziękuję Ci za postawę dzisiejszych apostołów i za to, że doszło do tego dialogu, do tej prośby, aby oni mieli coś dla siebie, bo może nie doszłoby do zapisania tego w Ewangelii. Może byśmy nie mogli wyciągnąć dzisiaj wniosku z tej ich postawy. A chcę, Duchu Święty, chcę dzisiaj przyjąć te nauczanie i zweryfikować, ile jest we mnie
tego ducha służby, a ile jest we mnie takiego myślenia o sobie, może jakiejś pychy, braku pokory. Ucz nas, Duchu Święty, takiego uniżenia i takiej myśli bardziej o innych, a nie o sobie. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Radosnego świętowania jeszcze raz wszystkim solenizantom, wszystkiego najlepszego. Dzięki za dzisiejsze spotkanie ze Słowem i do zobaczenia z Panem Bogiem.